Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy SpongeBob Kanciaste Porty. Po tym jak udało nam się zdobyć złotą łopatkę, zobaczmy czy tutaj... Jeśli ktoś miałby zjechać tą zjeżdżalnią, to właśnie ty! Uzyskać coś jeszcze? Nie. Dobrze, w takim razie zmieńmy sobie postać. Bo... chociaż poczekajcie, tutaj jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Jak już mamy możliwość tutaj zdobycia sporej ilości punktów, to czemu by z tego nie skorzystać? I teraz z SpongeBobem, tak jak widziałam na początku, możemy tutaj obrócić to. Co mi to da? Czyli po prostu... Okej, czy ja mogę na to wskoczyć, tak? Tak to rozumiem przynajmniej. No co jest? Dobra. A, tu jest wyjście. Na tej zasadzie, okej. Czy ja tu doskoczę? A, dobra, one się pokrywają praktycznie. Tutaj możemy wyjść. Dokąd ja wyszłam? A, wyszłam do snu SpongeBoba. Okej. Czyli teraz tak. Fajnie by było cofnąć się najlepiej. Chociaż to jeszcze mnie interesuje. Nie wiem, czy mi to coś da konkretnego. Co ja tu mogę z tym zrobić? Oj kurczę. Bo nie wiem, gdzie jeszcze wyżej mogę doskoczyć. Ciekawe, czy tam jakaś łopatka na mnie czeka, czy co? W sumie wypadałoby chyba, nie? Dobra. Luknijmy to. Aj. Było blisko. Sos tatarski! O zgrozo! Nie lubisz sosu tatarskiego? Sos tatarski jest spoko. Dobra. Ej, co jest? Ej, jakie oszukaństwo! Do tej pory mogłam skakać? Normalnie. Dlaczego tak się stało? Czyżbym skakała w złych momentach? Coś mi się tu nie podobało. Wcześniej jak pojawiały się kolce i wskakiwałam, to normalnie mogłam wtedy wskoczyć do góry. Dobra. Teraz skoczmy. Ej! Kurde. Jak to przeskoczyć? Najgorsze, że na wszystkich jest, w sensie na wszystkich tych pudłach są kolce, więc... To jest najgorsze. Nie mam się gdzie tam oprzeć. Jak to rozkminić? Dawaj SpongeBob! Dawaj SpongeBob! Dawaj SpongeBob! Ała! A, w sumie jednym skokiem mogę sobie jeszcze o tyle ułatwić, bo w powietrzu mogę wykonać jeden skok. A, raz to rozkminimy. Patrzcie. Tak to się robi. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Naprawdę nie doskoczyłam. Dobra. Kurde. Ej, było tak blisko. Ale mam tu checkpointa. Mam checkpointa. Dobra, cicho. Jak się teraz sobie zeskoczę, bo to jest nieodłączny element w ogóle tej gry, że tutaj non-stop trzeba tracić życie. To patrzcie, ja sobie tutaj wskoczę. Tutaj sobie wskoczę. I tak sobie wskoczę. I mam złotą, kolejną złotą łopatkę. Udało mi się wykonać te okropne skoki. Przecież ile mnie to nerwów kosztowało, ale się udało. Dobra. Żytka mam wszystkie. Tu mam checkpointa. Okej, co ja tu mogę zrobić? Kupić
Tysiak poszedł. A, czyli tutaj mogę się... Dobra, mam tylko 1300. Dobra, jak to działa? O ja. A, czy one są płaskie? Chwila skosu. Czy ja tu doskoczę w ogóle? No i te tekstury. Gdzie najlepiej? Okej. Okay. No nic, no. Dobra, tutaj spróbuję tutaj skoczyć. Orzesz, kurczę. Ale to się szybko odwraca. Myślałam, że zdążę skoczyć. Okej. Okay. Ale czaję motyw. A, dobra. Patrzcie. Ale oszukałam. Dobra. Ha! Całe życie na przypale. Dobra. Mamy checkpointa. Czy ja tu mogę wejść? A, przynieś się do snu pana kraba. To mogę sobie odblokować kolejne... O, to śpioch tam jest. A to ja go mogę chyba od przodu zajść jedynie. Jak już jest, to ja go tam rozwalę ładnie. Kurde. No weź mnie zostaw. Bo tam jest fioletowy element. Trochę za szybko. Czas się podkraść do śpiocha. Stoisz przed spalminatorem. Ten fioletowy element naprawdę dużo punktów daje. Dobra, tutaj mamy co? Przenieśmy się do snu pana kraba. Ciekawe, co tutaj na nas czeka. Skalmar to niesamowite. Wow, co to za roboty w tych... Niesamowicie złe. Co? Pan krab śni o kruchym krabie. Co za zaskoczenie. Nigdzie nie mogę uciec od pracy. Orety, pora lunchu. Lepiej chwycę za czapkę i... Zapomnij o niej! Chwytaj za łopatkę i zabierz nas stąd! To jak złota wykałaczka, spinająca bułki! Nie mamy na to czasu! Kurczę, zjadłabym burgera. Okej, okay, co my tu mamy? A, czyli u góry na tych burgerach są dwie maszyny, które tworzą... No nie, serio? Znowu nie mogę się rozejrzeć? Ale oszukistwo. Oszukaństwo. Czyli tu znowu muszę kliknąć kontynuuj, żeby odpalić to. No nic, dobra, trudno. Najwyżej nam się umrze. Mogę wyjść. Bo nie wiem, gdzie mam iść. Kurde, one w ogóle rzucają ogniem. Tu by mi się Sandy przydała. Gdzie ja tu mam iść? Jak ja mam doskoczyć do tych burgerów? Tam się jakaś łopatka pojawiała. Tak długo jak moje portki są kanciaste, a Bob jest gąbczasty, bikini dolne będzie bezpieczne. Zastanawiam się, jak ja mam tam doskoczyć. Bo jak rozwalę te roboty w tych... jak to się nazywa? W tych kółka do pływania. Śliska droga, uwaga! To te kółka zostają. Patrzcie, czy ja mogę w nie wejść? Czy nie? O, patrzcie, jest burger! No wskocz. No i co teraz? Co mi to dało? Jak mam tam doskoczyć? Mam tu burgera. Kręglastycznie! No nie. No,
Nie ma takiej opcji. Muszę to rozkminić w jakiś sposób, bo ja tutaj nie doskoczę. I też jak to się udało, że tamten burger się tak fajnie rozjechał, a te nie chcą. Nie wiem, od czego to zależy. Też nie wiem, czy to tak miało być, czy nie. Nie, macie jakiś pomysł? Czy to zależy od... czy może to zależy od tego? Czekajcie, bo chyba rozkminiłam. Czy nie? Ten jeden się rozjeżdża, tam się jeden rozjechał. To tak jakby było trzeba te porozwalać. W sensie tak jakby było trzeba porozwalać te hamburgerki. Ale ja tu i tak nie doskoczę. W sensie nie te hamburgerki, tylko te robotki takie... Co są na tym? Jakby to... O, jest! Jest sałatka! 999, 1000! To się nie schowa, ten kryje! Ała! Au! Nie, zły początek. Nice. Okej. Bułeczki mamy. Nice. Dobra. Mamy bułkę i kotleta. Nice. Dobra. Okej. Mamy też pomidora. Dobra. Lecimy z koksem. Świeży jak powiew wiosny. Elegancko. Teraz mamy tutaj do ogarnięcia drugiego. Mamy fulla żyć, więc w sumie... Dobra, za szybko się ucieszyłam. Okej. Rozwalmy mu tarczę. Dobra, jeden duży rozwalony. Widzicie? Teraz mi się tutaj ta bułka rozjechała jego, nie? Dobra, pokonane. Czyli teraz muszę te duże roboty pokonywać. Kurczę. Dobra, trzeba by było jeszcze te rozwalić. Niech on tylko przestanie ziać ogniem. To by było miło. Albo nie będę czekać. No, ojejku, nie, dobra, cicho. Czekajcie, mam jedno życie. Tutaj miałam drugie. Muszę sobie szybciutko je wziąć. Pięknie. Pięknie. Mamy sałatę, jeszcze tylko pomidorek został. Zaraz to będziemy mieli, kochani. Tylko naprawdę musimy na spokojnie to ogarnąć. Mamy wszystko, ale mam ostatnie życie. Teraz naprawdę został najważniejszy moment, żeby tylko tego nie rozwalić. To nie jest łatwy etap. Świeży jak powiew wiosny. Okej, zostały dwa ostatnie roboty. Dobra. Ostatni. Ojejku. Aj, dobra. Mało brakowało. Mamy to. Ulala. Powiem wam, nie było łatwo, ale się udało. Naprawdę nie było łatwo,
ale mamy to. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie to również koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!